Mitenki będę robiła z włóczki Drops Merino Extra Fine Mix. To jest bardzo fajna włóczka, z której robiłam już na jednym z poprzednich filmików czapki. To jest włóczka w 100% wełniana, bardzo mięciutka, całkowicie bez zapachu i bez takich wystających włosków, także naprawdę przyjemnie się nią pracuje i produkty są potem bardzo, bardzo miłe. Producent zaleca szydełko 4 mm i ja dokładnie na takim będę pracowała. Włóczka, z której będę robiła mitenki, jest koloru 46. To jest taki zgaszony, brudny róż. Rozpocznę od zrobienia łańcuszka z 40 oczek. Łańcuszek z 40 oczek mam już zrobiony i teraz zaczynam robić pierwszy rząd. Omijam pierwsze oczko, omijam drugie oczko, w trzecie oczko wbijam się i robię słupek. Pobieram włóczkę, pod dwie nitki w to oczko, nad jedną wbijam się, przekładam i pobieram, przekładam przez dwie pętelki, pobieram, przekładam przez dwie pętelki i znów pobieram włóczkę. W tym zrobiłam już sobie słupek, więc w kolejnym nad jedną nitkę, pod dwie nitki. Wbijam się, pobieram włóczkę, przekładam, pobieram, przekładam przez dwie pętelki, pobieram, przekładam przez dwie pętelki. I w ten sposób przeróbcie sobie cały łańcuszek. Przeróbcie sobie rząd do końca. Prawie skończyłam pierwszy rząd. Zostały mi do przerobienia dwa słupki. W przedostatnie oczko łańcuszka wbijam się i robię przedostatni słupek. I tutaj jak sobie zaciągniecie tą pętelkę, to zostaje Wam ostatnie oczko, w którym robimy słupek. Pod dwie nitki nad jedną nitkę. I mam pierwszy rząd tym samym skończony. I jak zaczynam drugi rząd, robię dwa oczka łańcuszka. Odwracam i teraz nad ostatnim słupkiem z poprzedniego rzędu mam te dwa oczka łańcuszka, które imitują pierwszy słupek z tego rzędu. Także nad tym słupkiem teraz drugim z poprzedniego rzędu muszę zrobić mój słupek, ponieważ nad tym mam te dwa oczka łańcuszka, które imitują słupek. Pobieram włóczkę i nie wbijam się pod dwie nitki standardowo jak w przypadku słupka, ale tylko pod jedną nitkę z tych dwóch wbijam się, pobieram włóczkę, przekładam, pobieram, przekładam przez dwie, pobieram, przekładam przez dwie. I w kolejnym również pod jedną pętelkę robię słupek. I cały rząd przerabiam w ten sposób, tylko pod jedną pętelkę wbijam się i robię słupek. Dzięki temu uzyskam taki efekt żebrowania przy tych moich mitenkach. Nie będą to takie równe słupki, tylko naprzemiennie wypukłe, wklęsłe zakończenia tych słupków. Bardzo ładnie to moim zdaniem wygląda. Przeróbcie sobie do końca rzędu i spotkamy się tutaj pod koniec. Kończę drugi rząd. Teraz zobaczcie, został mi tutaj do przerobienia słupek, a to jest ten łańcuszek. Jak robiliśmy łańcuszek, to tu skończyliśmy robić, a następnie wbiliśmy się nie w pierwsze, nie w drugie, tylko w trzecie oczko. I ten łańcuszek imituje nam również słupek i musimy pamiętać, żeby się w niego wbić. Teraz wbiliśmy się w słupek nad tym słupkiem, teraz zrobimy słupek nad tym słupkiem, a następnie jeszcze jeden słupek tutaj w tym łańcuszku. Tu mam łańcuszek i pod zewnętrzną nitkę tego łańcuszka również się wbijam i robię słupek. I teraz mam równy
będę miała równą długość tutaj tych mitenek. Gdybym się nie wbijała w łańcuszek, to ta praca zaczęłaby się nam zwężać. I zaczynam trzeci rząd, tak samo jak drugi, czyli dwa oczka łańcuszka, odwracam i znów mam tutaj dwa oczka łańcuszka nad tym słupkiem, więc teraz wbijam się nad tym słupkiem pod jedną nitkę i robię słupek. I nad kolejnym słupkiem pod jedną nitkę słupek. I dokładnie w ten sam sposób przerabiam trzeci rząd, jak przerabiałam drugi rząd. I dokładnie w ten sam sposób będę przerabiała teraz wszystkie kolejne rzędy, aż do momentu, kiedy będę łączyła sobie te mitenki już w taki zamknięty kształt. Robi mi się, widzicie, takie żebrowanie. Jeden rząd kończy się wklęsły, drugi jest wypukły. Przeróbcie sobie tyle rzędów, ile potrzebujecie do obwodu dłoni, ponieważ tutaj mamy długość. To jest długość tych naszych mitenek, natomiast ilość rzędów da nam obwód. Mierzcie sobie na bieżąco, zobaczcie, ile potrzebujecie. Ja tutaj na górze w komentarzu napiszę, ile rzędów przerobiłam dla siebie. Przerobiłam sobie w ten sposób 14 rzędów już w tej chwili. I to, co teraz będę robiła, to będę zszywała tą naszą mitenkę. I w tym celu, zobaczcie, tutaj w tym rzędzie, kiedy mieliśmy początek, mam po jednym oczku u góry, dlatego że tutaj był łańcuszek. Natomiast w tym ostatnim rzędzie, który przerabiałam, mam po dwa oczka, bo tutaj normalnie były robione słupki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że będę się właśnie pod to jedno oczko i tutaj pod dwa oczka w każdym słupku wbijała. I zaczynam od pierwszego słupka. Tutaj to pierwsze oczko, które wystaje, ono jest z przedostatniego. Natomiast tutaj jeszcze mamy ten łańcuszek, pod który sobie wkładam szydełko. Następnie wkładam w tą pętelkę, którą miałam tutaj pod koniec robienia 14 rzędu. I tą pętelkę z 14 rzędu przeciągam przez to oczko łańcuszka z pierwszego rzędu, który w ogóle robiłam w pracy. I teraz wbijam się pod nitkę z drugiego słupka i następnie tutaj mieliśmy jeden słupek, drugi słupek jest tu, czyli pod te dwie nitki wbijam się, pobieram włóczkę, przeciągam przez te dwie nitki z nadsłupka, przeciągam przez tą nitkę z nadsłupka z drugiej końcówki pracy i przez pętelkę na szydełku i robię oczko ścisłe. I kolejny słupek, wbijam się pod jedną pętelkę, następnie wbijam się tutaj nad kolejny słupek pod dwie pętelki, pobieram włóczkę, przeciągam przez dwie pętelki, przeciągam przez jedną pętelkę i przez to oczko, które już mam na szydełku. I oczkami ścisłymi w tej chwili sobie łączę tutaj tą pracę pod jedną, pod dwie, pobieram, przez wszystkie przeciągam i przez to, co jest na szydełku. I teraz muszę zostawić otwór na kciuk. I w tym celu wbijam się pod nitkę z kolejnego słupka i robię oczko ścisłe, ale tylko pod tą jedną nitkę z tego fragmentu tutaj pracy, z tego drugiego nie. Pod drugie oczko ścisłe, pod trzecie oczko ścisłe, pod czwarte oczko ścisłe i w ten sposób sobie ominęłam cztery rzędy i następnie kontynuuję dalej pracę, łącząc ostatnie 10 słupków z jednego i z drugiego rzędu, dokładnie tak samo jak robiliśmy. I teraz będę wbijała się pod tą nitkę już w kolejnym słupku i łączyła z drugą częścią. Tutaj ominęliśmy cztery słupki, więc tutaj też muszę odliczyć cztery słupki, które ominę. Tutaj był jeszcze słupek, który połączyłam. Raz, dwa, trzy, cztery omijam. I w piąty wbijam się i pod dwie nitki.
tak samo jak robiliśmy na początku. Pobieram włóczkę, przekładam przez wszystkie pętelki i przekładam przez tą na szydełku. I tu mam do połączenia ostatni słupek pod jedną nitkę. I tutaj mam łańcuszek, więc muszę się pod dwie nitki w tym łańcuszku wbić. Pod dwie nitki, ale nad jedną nitkę, nie pod cały łańcuszek. I tak samo oczko ścisłe. I tym samym mam połączoną już mitenkę, ale mam zostawiony otwór na kciuk. I generalnie możecie już sobie w ten sposób zakończyć. Ona jest fajna, prosta i jak najbardziej już jest gotowa. Natomiast ja sobie jeszcze będę chciała zrobić takie wykończenie, ale to też Wam właśnie teraz pokażę, jak je zrobić. Możecie je zrobić, nie musicie, jak wolicie. No dobrze, to teraz zabieram się w takim razie za wykończenie. Będę je robiła tylko od tej strony, tutaj od strony palców. Przy nadgarstku już nie będę robiła, bo bardzo często tego w ogóle nie będzie już widać, to będzie gdzieś pod rękawem ukryte, ale jeżeli chcecie, oczywiście też możecie sobie zrobić. Tutaj mam nitkę, którą zaczynałam całą pracę i ją po prostu będę teraz chowała. I jak robimy, jak ja robię może to wykończenie. Jesteśmy tutaj w tym miejscu, tu skończyliśmy łączyć te nasze dwie strony. Tutaj pod dwie nitki w ten słupek wbijam się. Tą nitkę sobie teraz będę cały czas chowała w pracy. Pobieram włóczkę. Przekładam. Pobieram jeszcze raz. I robię półsłupek. Następnie pod ten słupek wbijam się. Pobieram, przekładam. Pobieram, przekładam i robię kolejny półsłupek. Teraz tutaj w ten szef jakby w środek wbijam się, pobieram włóczkę, przekładam, pobieram, przekładam i kolejny półsłupek. I znowu pod ten słupek w tą szczelinę dosyć dużą wbijam się, pobieram, przekładam przez dwie pętelki. I w ten sposób przeróbcie sobie dookoła, tak? Czyli tak pod dwie nitki, pod słupek. Na razie ta nitka nam trochę tu przeszkadza, ale zaraz zniknie. Tutaj w to oczko. I pod słupek. O, już jej nie ma, teraz będzie widać lepiej. Pod dwie nitki. Pod słupek. W oczko. I pod słupek. Pod dwie nitki w słupek. Pod słupek. W oczko. I pod słupek. I przeróbcie sobie dookoła tak półsłupkami i pokażę Wam co dalej. Przerobiłam już dookoła półsłupkami. I teraz to co robię, to tutaj w ten pierwszy półsłupek, którym zaczynałam dookoła robić, wbijam się pod dwie nitki. I robię oczko ścisłe. I w ten sposób sobie tutaj ładnie równo zamknęłam to okrążenie. I teraz to, co będę robić, to będą cztery oczka łańcuszka. Następnie omijam dwa oczka i pod trzecie wbijam się w ten, pod ten trzeci półsłupek i robię oczko ścisłe. Znów cztery oczka łańcuszka, omijam dwa półsłupki i w trzeci półsłupek wbijam się pod dwie nitki i robię oczko ścisłe. I znów cztery oczka łańcuszka, omijam raz, dwa i w trzeci półsłupek wbijam się i robię oczko ścisłe.
dojechałam do końca okrążenia i zostały mi tutaj 3 oczka. I tutaj robiłam oczko ścisłe, jak łączyłam sobie to całe okrążenie półsłupków. I tutaj wyjątkowo ominę nie 2, a 3 półsłupki i w to oczko ścisłe wbiję się i zrobię ostatnie oczko ścisłe. I mam w tej chwili okrążenie zrobione z takich łańcuszków z 4 oczek. I teraz w każdym z tych łańcuszków, pod każdy z tych łańcuszków robię 4 półsłupki. Wkładam tutaj szydełko pod łańcuszek, pobieram włóczkę, przekładam, pobieram, przekładam. I drugi, trzeci i czwarty. I teraz w to oczko ścisłe, które tutaj mam zrobione, wbijam się pod dwie nitki i robię znów normalnie oczko ścisłe. Następnie pod kolejny łańcuszek 4 półsłupki. I znów tutaj w to oczko ścisłe, pod dwie nitki wbijam się i robię oczko ścisłe. I w ten sposób przeróbcie sobie do końca rzędu. I w ostatnim oczku łańcuszka przerobiłam już sobie 4 półsłupki, także tutaj w ostatnie oczko ścisłe wbijam się, robię również oczko ścisłe i mam to moje wykończenie gotowe. Także utnę sobie nitkę. I to, co mi tutaj pozostaje, jeśli chodzi o to wykończenie, to sobie tylko schowam nitkę. I tak dalej. Losowo sobie po prostu schowajcie. Ja tam jeszcze kawałek do schowania mam, ale już nie będę tutaj zajmowała czasu. Także to wykończenie wygląda w ten sposób. Jak widzicie, ono się na dłoni naprawdę fajnie, sympatycznie prezentuje. Mam już w tej chwili skończoną tutaj tą mitenkę. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Zrobię sobie, zaszaleję jeszcze jedną, żeby mieć również na drugą rękę. Jeszcze Wam podpowiem jedną rzecz, jeżeli chodzi o to wykończenie. Tak jak wspomniałam, możecie go nie robić, natomiast jeszcze jedna funkcja jest tego wykończenia, która może się Wam z czasem przydać, a mianowicie tutaj to jest wełna, to są słupki, one trochę pracują. Zwłaszcza w tej części, gdzie mamy to wykończenie przy palcach, czyli to widoczne, które chcemy, żeby generalnie nam te palce ładnie oplatało. No chcemy, żeby po prostu nam do tej dłoni przylegało. No z czasem trochę się będzie, ta mitenka będzie się z czasem trochę rozciągała. I o ile w tej części nie jest to duży problem, natomiast w tej po prostu nie będzie to ładnie wyglądało. A tutaj ten rząd półsłupków sprawi, że ta praca będzie po prostu trzymana w tym kształcie i nie będzie się tak nam szybko rozchodziła. Jeżeli filmik się Wam podobał, jeżeli uważacie, że ta mitenka jest fajna, subskrybujcie mój kanał, polubcie filmik, jeżeli macie jakieś uwagi, to jak najbardziej zapraszam w komentarzach. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia.